tell me what's your name? What's your name, girl? Who's your daddy? Bardzo, bardzo miło, że udało mi się zdobyć. No i oczywiście no, zadowolona jestem, prawda? Cieszę się bardzo. Moim rodzinnym miastem jest Elbląg. To właśnie tutaj się wychowałam i kontynuuję swoją naukę w Centrum Kształcenia Ostatecznego. Od 10 roku życia trenowałam koszykówkę, która towarzyszyła mi przez kolejnych 5 lat. Uwaga, uwaga. Drogie panie, kandydatka, która otrzyma ten tytuł, interesuje się modelingiem i koszykówką. Zapraszam kandydatkę z numerem 7, Karinę Gołębiewską. Pięknie, dziękujemy. Karina Gołębiewska. Co dalej po wyborach jest? Czy kolejny konkurs 15, czy to była jednorazowa przygoda? Jednorazowa raczej. A kto pani mówił do udziału? Mama, przede wszystkim mama, bo nie chciałam iść w ogóle na casting. Zadzwoniono do mnie, że mam przyjść na casting. No i powiedziałam, że nie idę. Mama do mnie, idź, spróbuj swoich sił. No i tak poszłam i się dostałam. Co, fajnie było, przygoda życia? Jasne, że tak, fajne dziewczyny, teraz aż szkoda, że to się wszystko skończyło. A mówi się z reguły, że na wyborach to jest taka jedna wielka rywalizacja między dziewczynami. Nie. Nie, u nas tego nie było, było wszystkie, byłyśmy ze sobą zaprzyjaźnione, o wszystkim rozmawiałyśmy, któraś miała jakieś problemy, pomogłyśmy i tak ciężko teraz się rozstać.